wznawiam sesję. Państwo radni, wznawiam sesję radnicy 10. I przechodzimy, kontynuujemy. Punkt 5 to jest projekty uchwał rady. Ostatnim drukiem był druk numer 4, zatem teraz będziemy procedować druk numer 5/307/2013. Autorstwa Komisji Faktury Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna, a proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 5/307/2013 roku Rady Gminy 10 Słoszewice z dnia 29 stycznia 2013 roku. W sprawie uchwalenia uchwały numer 25/276/2012 roku z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i do planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego w sprawie 70 w Słoszowice do realizacji w latach 2013-2014 podstawa prawna, paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 25/276/2012 roku z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Słoszowice do realizacji w latach 2013-2014 rezygnując z realizacji zadania pod nazwą budowa chodnika dla ulicy Kotlarzyckiego wraz z odwodnieniem w obrębie lat 2013-2014 przyjęte w uchwale nr 25/276/2012 roku w zakresie. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Otwieram dyskusję. Czy państwo radni chcieliby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Potem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Tylko poprzedzono 16 radnych obecnych, prawda? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.